Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii kultystami. Tak więc, ostatnio troszkę sobie skopaliśmy stosunki z jednym z naszych sąsiadów, zabijając bandy wynajętych przez nich ludzi. No ale trudno, musimy teraz iść na północ, moglibyśmy oczywiście to wykorzystać, tutaj łupić, ale myślę, że będziemy chcieli to zakończyć, ten konflikt, a jakiś czas spędzimy sobie na północy do czasu, aż tutaj się sytuacja poprawi. Tam widzę też mamy jedno z miast, które nas dalej lubi, więc jest ok. Tutaj powinniśmy unikać dróg, nawet nie dlatego, że się ich boję, tylko dlatego, że nie chcę pogłębiać tej sytuacji. Bo pewno to oni by tracili kolejne ekipy. Nie, jakoś gobliny naprawdę są ostatnio tam ochotę polować. Zwłaszcza jak jeszcze nie ma bonusu dodatkowego płacenia za to. Tu kogoś najechali. Tu gobliny. Pamiętam jak musieliśmy na nie polować, żeby odblokować co nieco. Moglibyśmy w sumie... Czyli po prostu ubywa zadań z czasem. Nie, czyli już nie będzie robienia nowych zadań po prostu. W sumie to już jest blisko, ale... splądrujmy sobie tą bazę, zobaczymy co tu ciekawego znajdziemy. Gobliny... Nie to chcieliśmy znaleźć. Małe, złośliwe gobliny. Czy wszyscy mają siatki? No dobra, ja sobie tu idę do przodu. O, ładna pozycja. Nie przesadzaj za daleko. Podejdź bliżej i powinien być trup na miejscu, dokładnie. Chciałbym się tu troszkę do pomocy od flanki. Sorki. No, teraz będzie obrzucanie nas gównem. Ważny ten wilk, że tutaj w las. Nie po goblińsku. Idziemy naprzód.
Spróbuj. Teraz kogo strzelać? Na szczęście koledzy goblini mają niskie morale. Tak w ogóle gdzieś tu się próbuje przegrupować. No, próbuję ich jeszcze, widzę, zebrać do kupy. Ładuj, krok do przodu i w kogo w tego chyba najprędzej, chociaż nie, tu oczyścimy. Yeah.
Już nie dojdziesz raczej do linii walk. Polowanie udane na gobliny, zdecydowanie. Dobra. No, nic specjalnego, no ale zawsze zwrócić na niszczoną zbroję. O, tak bym to nazwał. Bardzo ładnie, tylko żebyś się jeszcze stał kultystą, to by nam rozwiązało wszystkie problemy. Tak jest. Tutaj co niektórzy, znaczy nie są obici, mają poniszczone zbroje, więc chwilowo ich podmienimy. Tym bardziej, że mówię, że ekipa w tym bardziej lekkim wydają też się nadaje do zabijania wszystkiego. Ok, czyli trochę odpoczynku dla nich. No i idziemy dalej na północ. Ogromnej ilości narzędzi potrzebujemy. Trochę nieumarłych. Goblinów, a to te chyba, które ostatnio przepuściliśmy. No dobra. Ceny są nie najgorsze, nie są idealne, ale są nie najgorsze. 7 dyszek na sztucę. Tu mizernie, ale nie chcę z tym biegać po całym świecie. Jakieś nowe żarcie, którego nie mają, jak najbardziej. No i teraz badziewie goblińskie trzeba pogonić. Okej. No ceny mi się średnio tu podobają. Jakie zadania są? Może gdzieś na północ dalej? Nie. Mógłbym wyrobić dla nich zadanie i poprawić sobie troszkę relacje. To jest Aizen. To są jakieś goblińskie bazy. Na razie może poczekajmy. O! Król Barbarzyńców. Jak najbardziej na północy chciałbym dostać zadanie. Powiedzmy, że tu. No, tu lecimy. Po drodze spróbujemy trochę starych części złapać, bo król barbarzyńców to zawsze lubię, tego przeciwnika. Nie dość, że dobrze płatne, no to dość ciekawa walka. Oczywiście bandyci, ale to są, bo są. Kurde, daj te ceny, chyba wykorzystują, że jesteśmy nielubiani na południu.
którym mieście wezmę. Liczę, że mówię, będzie jeszcze bardziej na północ, czyli będzie dosyć łatwo znaleźć. Obym nie przesadził, by się nie okazało, że odwołają zlecenie na niego, ale wątpię. Jest. No, liczyłem trochę na więcej za króla barbarzyńców, ale okej. Tu w ogóle nie ma części. No niestety będziemy musieli żyć z tym, co mamy. Postawmy wszystkim kolejkę. Gdzie to jest? Nie widzę. Tu. A widzicie, mogę w poprzednim mieście wziąć. Sprawdźmy, co tu mają do zaoferowania. Dobra, jedne kupię mimo tej bandyckiej ceny. Ciężko powiedzieć, gdzie on jest. W lasach to on raczej nie będzie siedział. O, a jednak tak, o, tu też widzę jakaś baza, ale to orków. O kurde. Zmienimy parę rzeczy. Po pierwsze, przy tej liczbie przeciwników, gdzie jest moja armata? Tutaj jest armata. Pociski. Tu. Ok, wiesz, troszkę je doszliście do siebie. W sumie to nie jest zły skład, możemy iść z tym składem, chociaż trochę się boję o nowych, więc może jednak jego zamienimy. No to walka. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie ich podpuśćmy trochę, zobaczymy, jak się ustawią. Być może sami troszkę będą sobie przeszkadzać. Czekaj. Jest król.
sumie wejdźmy na to podwyższenie, żeby on tu nie wlazł. Tutaj głównie trafimy te stwory, chyba tu przynajmniej tych dwóch dostanie, jeden dostał, to nie jest idealnie. Czekaj, o, tu jest okazja się pozbyć, od razu w łeb go. Ma go przyblokuje. Tu się król sobie podstawił. Nie do końca bym chciał, ale... Ja na prostu bijemy go normalnie, przy okazji się pancerz też zniszczy. Może ktoś tu wejdzie. Dokładnie. Się posunął do przodu. Król zneutralizowany. Kończmy go. I tak tu nie mogę dojść, mogę tylko tu. No dobra. No tu troszkę niebezpiecznie, bo będzie mógł AOE rzucić na wszystkich. No cóż. Niewiele nam zostało. Czułem, że padnie, trudno. Zmieńmy broń. Nie, no tu będą teraz problemy. Ja chyba się spróbuję przedostać drugiego szeregu.
Kurde, ostro walną. No nic, pracujemy nad nim. Troszkę bezskutecznie na razie. Zregeneruj swoich. No, pechowo mnie to ułożyło. Dobra, trzeba zaryzykować po prostu w głowę, żeby się złożył. Oho. Ok, posprzątany. Po kolei zaczniemy od tego najsłabszego. O, ten już mocno obity. No, pracujemy. Ten już długo nie pożyje. Jeden spanikował. Zgarnia całą seryjkę. Będzie trup, będzie trup.
powolutku. Dojeżdżamy, dziada. No mi tak ruchu nie starczy, żeby podejść i bić. Pięknie. Porównamy z naszymi innymi toporami. Ale chyba jednak ten nasz jest lepszy. Tu level, ślicznie. Jest mocniejszy w sumie. Dużo cięższy. Możemy wypróbować go przez jakiś czas. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Tamten lubiłem, bo bił przez dwóch, ale... Z drugiej strony często ten może będzie lepszy, jak z taką przybicie pancerza. No i taki klasyczny damage też jest sporo wyższy. Dobra, ty do tyłu. W sumie może na razie niech tak zostanie. Chociaż to już jest ok. Ze zbroją. No ty jesteś najbardziej obijany. Sorki, mała pauza. Dobra, lecimy dalej. Pieniążki tak średnio. Żebym tego przez przypadek nie sprzedał. Oczywiście tu wszystkie rzeczy idą won z barbarzyńców. Może tą włochatą skórę, no, do czegoś tam czasem może być przydatna. Mam do tego i jeszcze do czegoś innego. O, właśnie. Teoretycznie, bo praktycznie tak tego nie używamy. Może jakieś dodatkowe jedzonko. No i koniecznie potrzebujemy teraz części. Tam nie ma zleceń. Tam też nie ma zleceń. Zabezpieczyć cmentarz. Korciłyby mnie te orki. A co jest tu? Tu jest jakaś misja na orki nawet. W sumie wiecie co, przejdziemy się tam. Wątpię na te orki, ale... Czemu nie? O, tu też jest, kurde, to może być ten właśnie. No, wiecie co, wezmę to. Nie jest najlepsza kwota.
Oj, to jest tutaj jednak. To nie jest ten, o którym myślałem. Może się nie będziemy spieszyć, naprawdę poszukamy tych części, bo mówię, to mnie martwi, że nie będziemy ich mieli. O, to była dobra decyzja. Trochę mało, ale w dobrej cenie za to. Miecza nie mam, bo w sumie to jest jedyne, co mnie interesuje tak bardzo z broni. Tutaj też nic nie mam. No nic, lecimy teraz na orki. A, to się wydaje mały obóz. Ach, czyli po prostu nie ma już więcej zleceń. Okej. Aż dziwne. Tak, niech nas nauczy walczyć. Co tu się... Jeden jest lekko ranny, ale generalnie wszyscy sobie podnieśli umiejętności. Tylko pytanie, kto to był? Przypadkiem nie oni? Dokładnie. Najmniej wyszkoleni. To trochę jest zmarnowaniem skilla naszego kolegi. Nie powiem. No dobra. W tym stanie jak najbardziej cię już wystawimy. Tak, ten nasz podstawowy skład nie walczy. Taki miszmasz, od młodych po warlorda. A dużo tych lekko zbrojnych, czyli nie powinniśmy mieć jakichś strasznych problemów z nimi. Elegancką. No dobrze.
I wejtuj. No, nieźle. Ja go tu ściągnę. Szczerze, chyba już bardziej się opłaci w ten sposób. Ja chcę go mieć przyblokowanego, żeby nie łaził, gdzie mu się żywnie podoba. I główkę. Wrzeszczy niż walczy. Czy ja się chcę z nim zmierzyć? Może jeszcze nie. Tylko że on nie ma teraz możliwości się wycofać. Wait, stawmy sobie ten ruch dodatkowy.
Dobra, niech jego biją i tyle. No tu bardzo twardy pancerz ma dziadek. Dobrze, zrobiliśmy, że sobie zostawiliśmy możliwość wycofania się. Nie, kurwa. Jeszcze ten na mnie padł. Co mu się stało? W sumie uszkodzony mózg. Niech będzie, no to poradzę. Będzie bardzo powolny na placu walki i to trochę się skopało w tej chwili, ale no jest jak jest, mógłbym go wywalić de facto. Ten też oberwał od strony, ale na szczęście przeżył. Nie ma co lekceważyć orków. Powinny być lepsze ceny. Chcecie lepsze mięsko? My to sprzedamy, te skóry. Cztery stóły nie będę tego kupował. I tak, pójdziemy w tamtą stronę. Dawno tam nie byliśmy. Blach, fiorki, telefon. Dobra. Lecimy dalej tam na Kresy Wschodnie. Zobaczymy.
Jakieś ciężkie zadanie. 300. Dobra, już wezmę. Polowanie na gigantów. A gdzie ta karawana? Chyba tam, gdzie byśmy chcieli. No, to może być. A jak stosunki międzynarodowe? Bardzo wolno się poprawiają. Co to się stało? Nikt nie ma na nas części. Jakaś wojna jest, tylko nie wiem czyją karawanę. Bo to ciężko powiedzieć. Zakładam, że tutaj, tylko czy ja chcę w tym brać udział, bo jeżeli jest wojna oficjalnie, no to czemu nie? Bryganci, ale uciekli przed nami. Dobra, znów są, ale w takich ilościach trochę skąpych, jak na mój gust. No dobra, tego pewnie dzisiaj nie będziemy robić. Jeszcze, ale sprawdzimy jeszcze raz tutaj, bo nie sprawdziłem, czy są jakieś przedmioty ciekawe. Kiepsko płacą za te orki. No chyba w tym razem jest ich mało. A dwugwiazdkowe, czyli myślę, że aż tak mało ich nie będzie. Może coś się zmieniło, nic się nie zmieniło. Tu w ogóle to miasto jakieś zabiedzone jak cholera. Okej, chociaż to jest dobra wiadomość. Zobaczymy, jeżeli byśmy tu się przyłączyli do tego, znaczy nie musimy tego i tak wykonywać, możemy to sobie mieć odpalone, a nie wykonywać tego. No to jest do rozważenia z drugiej strony. Wbrew pozorom, jeżeli jest wojna między rodami, czyli będziemy jakby oficjalnie na wojnie, no to po zakończeniu wojny się to poprawi. Tak, to są słabe dziadygi, nawet chyba jemu już damy szansę, żeby się wykazywał. Ten doszedł do siebie, znaczy doszedł, no dalej ma problemy permanentne. A
ale z drugiej strony, no, w jego przypadku ta inicjatywa, chociaż nie, no, była ważna, bo się trochę bronił tą inicjatywą też. No nic, jest jak jest. Nic o to nie poradzimy. Nie wiem, teoretycznie można by go zwolnić, ale jest na niezłym levelu. A szukanie kolejnego mógłby nie być łatwe, chociaż moglibyśmy na przykład zrobić pod topór, a myślę, że topór może być lepszy, chociaż ciężko powiedzieć. Dobra, zastanowimy się nad tym w przyszłości. Na razie kończymy, chociaż albo dobra, zróbmy jeszcze tą bitwę na koniec. Okej, okay, to rzeczywiście nie jest warte uwagi. Dobrze, tego nie zostawiałem na początek odcinka jako czegoś ciekawego. To jest egzekucja. W sumie mogłem zmienić też broń, bo ona jest skuteczna przy dużym blobie, a przy takiej ilości. No niech przyjdą wszyscy. Do roboty, chłopaki. No, na razie trochę jeszcze te zbroje ich ratują, ale zaraz się za to zabierzemy. Poczekaj, ja tu mam pewien pomysł, żeby próbować tą zdolność przez kilku, żeby walnąć. Odsuń się. Przesunął. I tak, zobaczmy, jak to podziała. Nieźle, nie powiem, nieźle. Yeah.
To już my się rzucamy na nich, żeby im uciec, nie dać, szczerze mówiąc, a nie, że zastanawiamy się, jak to rozegrać. To bim. No, masz, czyń honory. Nic ciekawego, no ale zawsze sprawa ogarnięta. By się przydał jakiś bandytów znaleźć po drodze. Ale tym razem jak na złość tu nikogo nie ma. Mamy jeszcze 8 głów, za które by nam zapłacili. O! Są dobra, ale to już w następnym odcinku. O, nawet więcej. A, tylko to będzie ganianie się po tych lasach. Nie wiem, czy mi się chce dla tych paru groszy. Szczerze mówiąc, to będzie na tych bagnach. Zastanawiam się, może na początku odcinka będzie mi się bardziej chciało. No nic, pozdrawiam i do zobaczenia.